Czy wiesz co zrobić, żeby zawsze trafić skin coś specjalnego, kiedy wychodzi nowe koło w Stumble Guys? Różne skórki w Stumble Guys są stworzone na podstawie tego samego skina. Czy wiedziałeś, że twórcy gry przy współpracy z cheaterami i hakerami tworzą totalnie nowe mapy? Spędziłem 8 godzin szukając mitów i trików i wszystkie je sprawdzimy. Musisz obejrzeć to do końca, żeby dowiedzieć się więcej o Stumble Guys. A jeżeli grasz na telefonie, to w sklepie wpisz kod ABRA. A ja wylosuję dwa niki z komentarzy, które zgarną po 1000 żetonów. I widzowie, zacznijmy sobie od pierwszego mitu związanego ze skinami, a mianowicie wybieramy ten darmowy skin pani Stumble, a następnie wchodzimy w zakładkę z kolorem skóry i popatrzcie, kiedy zmieniamy kolor skóry, to kolor jej policzków zostaje bez zmian, więc pierwszy mit mamy potwierdzony, a drugi jest taki, że to wygląda jakby ona nie miała spodni. I serio, popatrzcie, to dosłownie wygląda jakby ona miała włosy, policzki, oczy i koszulkę, a nie bardzo miała spodnie, to jest strasznie dziwne. Mimo że jest to jeden z najstarszych skinów, to ja o tym micie w ogóle nie wiedziałem i uważam mit za potwierdzony. Natomiast pozostając przy tematyce skinów, popatrzcie, wszystkie kafelki, jakie tutaj mamy, mają czarną obramówkę wokół siebie. Mówię tutaj tylko o tych kafelkach, no nie? Widzicie, czarny, normalnie jakby ktoś wziął ołówek i obrysował każdy jeden skin. Oczywiście tego nie ma w momencie, kiedy tutaj sobie wybierzemy tego skina. Ani nie ma tego tutaj, ani tutaj, ani tutaj, ani jak sobie zeskrolujemy, nie ma tego tutaj, tutaj, tutaj także nie ma, tutaj nigdzie absolutnie takiej czarnej obramówki nie ma, ale jest ona na dwóch skinach. Mówimy tutaj oczywiście o tym Chibi Galu oraz jej chłopaku, czyli skinie Chibi Guy. Popatrzcie, tutaj jak najbardziej, przez to, że to są kreskówkowe skiny, to jest ten czarny obrys, a faktycznie na żadnych innych skinach tego nie ma i w ogóle o tym nie wiedziałem, totalnie się temu nigdy nie przyglądałem, ale mit jest jak najbardziej potwierdzony. I popatrzcie, kolejny mit także ze skinami, a mianowicie tutaj ten legendarny skin Stumble Queen ma niebieski wisiorek. I tutaj ta babeczka, czyli Monarch, epicki skin, także ma niebieski wisiorek, ale mimo że ten sam skin, tylko w trochę innym wydaniu, jest tutaj, popatrzcie, Princess, to już ma inny kolor naszyjnika i faktycznie tutaj naszyjnik jest rubinowy, jest ewidentnie czerwony, a tutaj dosłownie ten sam skin, tylko w innym kolorze, ma już taki wisiorek niebieski. Czyli dokładnie to samo, co legendarny skin Stumble Queen. Co jest dziwne, że mamy trzy takie same skiny, a w sumie dwa różne kolory wisiorków? Natomiast teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli widzowie, zmieniamy przede wszystkim język na koreański, ale zanim jeszcze to zrobimy, to wybieramy serwery indyjskie i teraz zmieniamy to na Korean. Sami widzicie, jest koreański i teraz musimy wziąć legendarny skin i w sumie może być ten, bo on także jest legendą. I teraz koniecznie musimy to przegrać. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno jeżeli to przegramy, to będziemy mieli całkiem sporo szczęścia w szczęśliwych spinach i zaraz wam to spróbuję zaprezentować. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby serio tutaj to przegrać, żeby być ostatnim, żeby nie mieć nawet, słuchajcie, żadnego checkpointa. To jest gigantycznie ważne. No, nikt, słuchajcie, póki co chyba gorszy ode mnie nie jest. Więc ja jedyne, co mogę zrobić, to się pobawić tutaj animacjami. Widzę, że ten lewek próbuje być gorszy ode mnie, ale ja na to nie pozwalam. No i dobra, udało nam się przegrać. Ojej, jak jest mi przykro. Teraz klikamy wyjdź i teraz wchodzimy do sklepu. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno mamy wziąć to epickie kręcenie, wziąć sobie następnie, słuchajcie, pięciokrotne zakręcenie i mają być albo dwie legendy, albo coś specjalnego. To brzmi jak największa bójda na świecie, ale sprawdźmy to. No może będą dwie legendy, ja tylko przypomnę wam, żebyście skorzystali z mojego kodu ABRA, jeżeli już kręcicie. Dokładnie, na samym końcu sklepu wpisujecie kod ABRA i wy nic nie tracicie. A ja mogę teraz wam rozdać na przykład 1000 żetonów. Napiszcie w komentarzach pies, a ja wam faktycznie rozdam 1000 żetonów. Wybiorę na przykład, nie wiem, dwie osoby, które dostaną po 1000 żetonów, więc naprawdę jest mocno, ale sami widzicie, to jest dopiero pierwsza legenda, więc jeżeli teraz nie będzie legendy, to niestety, ale nasz mit będzie obalony. A przyznam szczerze, już w to wierzyłem. I teraz pozostajemy przy tematyce skinów. Popatrzcie, widzowie, wchodzimy w zakładkę legendarne i mamy tutaj Goblin Mecha, czyli jednego z najstarszych w ogóle skinów legendarnych, jakie są. I nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno Doktor Jajco, czyli Doktor Egg, jest twórcą tego robota. I to moglibyśmy, słuchajcie, wywnioskować między innymi po kształcie tych skinów, że one trochę inaczej wyglądają niż te nowe skóreczki. No sami widzicie, jest spora różnica między tymi skinami, no nie, starszymi
starszymi i nowszymi, ale też i po tych okularach właśnie takich, wiecie, dziwnych, eksperymentalnych. To oczywiście jest tylko mit i to nie jest tak, że my mamy gdzieś tą nazwę, ale faktycznie mogłoby, widzowie, tak być, bo popatrzcie do środka. Tutaj on w środku wygląda trochę jak taki Baby Yoda, ale on naprawdę, nie wiem, przynajmniej dla mnie, faktycznie przypomina takiego doktora Jajco, albo przynajmniej jakiegoś jego pupilka. Więc czy faktycznie doktor Jajco stworzył tego skina i na przykład w środku jest jakiś jego, nie wiem, ziomal, czyli jego dziecko? Szczerze mówiąc, ja w to wierzę i ja bym nawet powiedział, że jest to mit potwierdzony. Natomiast teraz przyjrzyjcie się ręką i nogą temu skinowi. Jest to, słuchajcie, Serial Killer, czyli z poprzedniego Stumble Passa, chyba w ogóle pierwszy skin. Mówimy oczywiście o Stumble Passie Premium. Ma on normalnie tutaj czarne ręce i nogi i oczywiście białe rękawiczki oraz buty, trochę jak w jakichś kreskówkach typu myszka Mickey. I podobno jeszcze nowszy skin, czyli Stumble Invaders, jest dokładnie tym samym skinem. No i teraz tak, słuchajcie, po samej tej miniaturce już można się przyjrzeć. Popatrzcie, faktycznie widać, że to są te same tekstury. Ale czy to by oznaczało, że to jest ten sam gość, tylko z innym przebraniem? Po prostu założył na siebie tutaj karton z płatkami, a tutaj założył na siebie coś takiego? No bez kitu, ej! Popatrzcie na to! On naprawdę ma te same, bo oczywiście to są troszeczkę ciemniej, jakby te cienie padają, ale naprawdę te rękawiczki są identyczne, widzowie! I dodatkowo te nogi... Ej, nie. Bez kitu. Nie wierzyłem w to. Myślałem, że to jest giga fake, ale popatrzcie na przykład od tyłu tutaj na to i popatrzcie na... Yo! To jest to samo! Czyli to jest ten sam skin z innym przebraniem. Mit mamy potwierdzony. A teraz mamy skin Orbita. On jest, słuchajcie, wyjątkowo zbagowany, bo to jest pierwszy skin, który w ogóle podczas podskakiwania podnosi dwie ręce na raz, a nie jedną. Ale mit mamy taki, że jeżeli wejdziemy z nim w animację i wybierzemy samolot, to ten jego duży pierścień będzie się totalnie dziwnie ruszał. Popatrzcie, na wszystkich innych animacjach ten pierścień się normalnie zachowuje, że on jest przytwierdzony. Natomiast tutaj w wypadku tego samolotu podobno jest zupełnie inaczej, więc sprawdzimy to za 3, 2, 1 i pach! Ej, faktycznie już się rusza! On się na boki chwieje, co ty gadasz? Ej, w innych sytuacjach tego nie ma! Nie ma tego! Popatrzcie na... Ej, autentycznie czegoś takiego nie ma! No co ty gadasz? A na samolocie faktycznie on się rusza, jakby ktoś go źle przykleił. Ej, nie! Nie! To się dzieje! Czyli mit mamy potwierdzony. Ale uwaga, bo my wracamy do skinów legendarnych i wracamy do tych nieszczęsnych płatek z mlekiem. Serio, ten skin jest naprawdę bardzo zbagowany. I akcja jest taka, że tutaj w wypadku niektórych animacji podobno ten skin traci nóż. Sami widzicie, że w wypadku czy gitary, czy tutaj tego z rugby, no akurat z rugby to każdy skin tracił, no ale dobra, niech będzie na przykład tutaj, on tego noża nie traci. Natomiast podobno, jeżeli weźmiemy animację, gdzie on robi to uśmiechnięte neon serduszko, to straci właśnie ten nóż i traci. Popatrzcie, nie ma tutaj z tym serduszkiem noża, tutaj także nie ma tego noża i tutaj także nie ma tego noża, a tutaj nóż wraca, czy tutaj także jest nóż, czy tutaj w wypadku grobu też jest nóż, tutaj do góry nogami także jest nóż i tutaj także, ale w wypadku tych trzech animacji, o nie, tu był, a nie, bo to nie ta animacja, ta oraz ta zabierają mu nóż, co to jest za błąd, ale przynajmniej mit jest potwierdzony, ale w ogóle widzowie, zauważcie jeszcze jedną rzecz, mamy tutaj koło Stumble ze skinem Kayo Rayo 2%, a warto zaznaczyć, że ja tego skina nie posiadam, więc co by na to, żeby sobie zakręcić, już kiedyś ten skin był do trafienia, ale ja niestety totalnie nie mogłem go trafić, serio, nie pamiętam, czy na niego było 0,5% szans, czy może 1% szans, ale nie zmienia to faktu, że nie mogłem go trafić, potem myślałem, że może będzie oferta w sklepie specjalnie, żeby zakupić po prostu gotową już ofertę za na przykład 10 czy 20 euro, ale tak niestety się nie stało, więc skoro tutaj jedno zakręcenie kosztuje 135 klejnotów, to jak najbardziej z tego skorzystajmy. Ja nie widzę nic przeciwko, więc let's go, ciśniemy, no. Podejrzewam tylko, że niestety i tak go nie trafimy. No dobra, ale zakręćmy sobie jeszcze raz, dwa, czy może nawet 100 razy, a kto wie. Być może, słuchajcie, w końcu uda nam się go trafić. Ja naprawdę chciałbym mieć tego skina Kayo Rayo. I mamy go, let's go. Ja cię kręcę, wiedziałem, że jak odpalę odcinek z mitami, to go w końcu trafimy. Ja na niego wydałem kiedyś, słuchajcie, 20 tysięcy klejnotów. A teraz tak łatwo, słuchajcie, jak on nam wpadł, nie no to
są jaja. I najmocniejsze jest to, że on ma tutaj plaster, a wokół oczu on ma różne jakby dziwne kolory. Bardzo dobrze wygląda z tym czerwonym kolorem skóry. No ale popatrzcie, czemu on ma tutaj białe czoło? Czemu tu on dołu on jest biały? Nie no, w ogóle co to są za błędy? Nie no, twórcy gry powinniście się tym zająć. I teraz widzowie mamy odpalone mapeczki, dlatego że tutaj także będziemy sprawdzać mity. Oglądaliśmy sobie, słuchajcie, wczoraj różne gigantycznie dziwne triki i naprawdę ludziom bardzo fajnie wychodziły, słuchajcie, triki na trampolinach. Dlatego dzisiaj właśnie będę chciał, słuchajcie, sprawdzić te odbijacze. One są totalnie zbugowane. I mówimy oczywiście tutaj właśnie o tym. Ludzie, serio, o, widzicie? Dokładnie. Z tego da się przeskoczyć calusieńką mapę. Ja o tego wcześniej totalnie nie wiedziałem, ale widzieliście to? Totalnie całą mapę możesz sobie przeskoczyć. Ja oczywiście teraz muszę też uważać i powinienem jednak trochę, słuchajcie, tych pieniążków pozbierać, no bo jednak jeżeli chcemy przejść do, no, półfinału, no to wypadałoby, co? Dobra, no to dawaj, zbieramy, słuchajcie, zbieramy. Tutaj oczywiście trampoliniarz nam wjedzie, więc się mano. Dobra, dawaj, 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 bo ja tutaj nawet pieniążków nie mam, jakby beka beką, ale naprawdę by się trochę przydało, żeby jednak być w tej topce, no chociaż to top parę. Ja cię kręcę, bo ja się tutaj bawię, a potem naprawdę nie przejdę i będzie gigantyczna lipa. My tutaj mamy odcinek z mitów oczywiście, a nie z jakichś dziwnych, słuchajcie, rzeczy, żeby tutaj tryhardować, więc to nie ma aż takiego gigantycznego znaczenia, ale lecimy, let's go. Dobra, ja sobie tutaj wjeżdżam, teraz pum, okej, prawie tutaj, słuchajcie, no weź go podetnij, no kurde, podcinaj tych typów, co jest? Ale dobra, już chyba mamy mniej więcej bezpieczną tutaj przewagę, więc patrzcie, pum, i odbijamy, wow, widzieliście to? Ale to było totalnie przekichane, masakra. Dobra, lecę sobie tutaj, słuchajcie, patrzcie, pum, nice, ej, strasznie mocne. Dobra, ja tak czy inaczej jeszcze chyba na środek, słuchajcie, muszę pójść, przynajmniej powinienem, bo serio, naprawdę nie mam za dużo tych pieniążków, no naprawdę nie jest ich dużo, więc zbieramy, słuchajcie, cokolwiek, żeby tutaj być, no dobra, na pewno już przejdę, słuchajcie, już nie mam co się martwić, no może nie będę top 2, dlatego że ja się tutaj bardziej bawię, ale kumacie, jesteśmy w stanie jak najbardziej to ogarnąć i patrzcie, możemy sobie lecieć cały czas na trampolinie, to słuchajcie, jest możliwe, yo, yo, ratuj się! Ej, strasznie to jest mocne, że tu można się tak dobrze na tym bawić. Tutaj natomiast, widzowie, mamy mit związany z tą mapeczką Icy Heights. Wiadomo, że to jest Treasure Island, ale zbiorem Icy Heights i zaraz, słuchajcie, tam pójdziemy. Już wam wszystko tłumaczę. Tylko muszę też sobie tutaj przeskoczyć, żeby oczywiście, słuchajcie, tam się dostać i w ogóle pozbierać też troszeczkę pieniążków. No bo tutaj, słuchajcie, popatrzcie, darmowe pieniążki są, let's go, no nie? I tutaj, słuchajcie, mit jest taki, że podobno ta armata zawsze strzela w twoją stronę. Nie wiem, ile, słuchajcie, jest w tym prawdy. Tutaj jest akurat kilka typeczków, więc jakby, wiecie, my musimy sprawić tak, żeby oni sobie poszli, ale jeżeli ja sobie stanę, czekajcie, na przykład z tej lewej strony, czy to będzie, słuchajcie, leciało w lewą stronę? No ja rozumiem, że tu jest trochę więcej, słuchajcie, skinów. No teraz poleciało akurat tego, w tego ziomala, ale czy teraz poleci we mnie, słuchajcie, bo teraz jestem tutaj sam? No nie powiedziałbym, że leci. A jak stanę, słuchajcie, z tej strony, to no dobra, teraz poleciało w moją stronę, teraz poleciało, słuchajcie, w stronę typeczka, ale ja absolutnie bym nie powiedział, że ta armata strzela celowo, słuchajcie, w gracza. Popatrzcie, teraz sobie stoję normalnie grzecznie i wcale nie strzela ta armata we mnie, więc absolutnie tutaj w tym wypadku mit uznaje, słuchajcie, za obalony. Serio, ja mega często w ogóle czytałem o tym micie. Bardzo wiele komentarzy było, ale no niestety, słuchajcie, muszę go obalić. Ja cię kręcę, myślałem, że to naprawdę zadziała. A tu proszę, to jednak, słuchajcie, ten mit nie działa. Dziwne, co? Strasznie mocne. Teraz tak czy inaczej, słuchajcie, musimy pozbierać trochę pieniążków, bo my chcemy przecież też przejść do finału, a jak tak dalej pójdzie, to słuchajcie, my naprawdę nie przejdziemy nawet do finału, no nie? Będzie gigantyczna beka z Abera, lelelele. Więc tutaj, dobra, ciach sobie robimy. Okej, tutaj sobie zrobimy ciach. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, już na trzecim miejscu. Dobra, znowu na czwartym, ale raczej już podejrzewam, że słuchajcie, awans jest nasz, no nie? Ja tutaj się bawię w te mity i tak dalej i potem się boję, że przez to nie przejdziemy, no nie? Ale na całe szczęście te pieniążki się tutaj respią, więc jest całkiem spoko. Dobra, z tego na to, tutaj sobie z tego na to weźmiemy 26, więc no, absolutnie nie powiedziałbym się, nie opowiedziałbym się, że jest się czym chwalić. No nie, no ale przynajmniej, słuchajcie, te 30 jest, no nie? Nie ma aż takiego strasznego dramatu. Dobra, dawaj mi 32, tutaj 33. No, raczej, słuchajcie, w top 3 nie będę, ale ja jako jedyny tutaj sprawdzam te mity, tak? Natomiast teraz, słuchajcie, testujemy w 4 osoby Blockdash Endless na tej nowej wersji 0.49.
9.1. Tutaj ma nie być jump glitcha, tak? Mówiłem o tym 2 dni temu, ale niestety zostało to nie naprawione. Natomiast dzisiaj faktycznie pobierałem patcha, czyli taką łatkę naprawczą na Steama, bo ja gram na komputerze. I ta łatka ważyła ze 3 MB. W niej miało być naprawione to, że faktycznie już ma nie być jump glitcha, czyli kiedy podskakujesz, to masz się nie bagować w klocku. Bo na pewno kojarzycie taką sytuację, że często sobie grałeś na blockdashu, podskakiwałeś sobie, a okazało się, że normalnie się bagowałeś w klocku i musiałeś potem save'ować. Tutaj tej sytuacji ma nie być, a dodatkowo mamy nowego skina Kairaya, którego wcześniej nie miałem, więc jaram się, widzowie, i lecimy. Nasz rekord, przypomnę, to 129 fal przez to, że zacząłem się bawić jak debil. Totalnie, słuchajcie, jak debil zacząłem się bawić i przez to przegrałem. Ale ze 2 dni temu zrobiliśmy... Jezu, nie chcę skłamać, przepraszam, jeżeli skłamię, ale chyba 110 fal, czy jakoś tak? I też niestety, ale się bawiliśmy. Więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, słuchajcie. Jesteśmy w 4 osoby, więc podejrzewam, że niestety, ale tutaj będą straszne ciężary, no. Chciałbym na pewno, słuchajcie, przeżyć do 69 fali, no bo serio, w 4 osoby i tak wydaje mi się, że to może, słuchajcie, nie być wcale takie łatwe. To może być wręcz nawet dość trudne, ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, przekonamy się. Liczę na to, że tutaj nikt się, słuchajcie, nie będzie trollował, nikt nie będzie się tutaj bagował. Już mamy 13, a mniej więcej od jakiejś takiej 15 fali zaczynają się takie już cięższe bloczki, więc zobaczymy, słuchajcie, przetestujemy to. Dobra, są, słuchajcie, już te cięższe bloczki, więc lecimy sobie tutaj, teraz lecimy sobie tutaj i się tutaj stopujemy, siemano. Dobra, tutaj te bloczki to znamy, takie to lubimy, muszę przyznać, takie to bardzo lubimy, no nie? O, jak dobrze, że one tutaj są, bo na tym przegrać, no, dobra, da się, no, przegrywaliśmy kiedyś na tym, ale nie jest tak ciężko, słuchajcie, po prostu to przejść, więc dawaj, dobra, dawaj, boom, let's go! Ej, ktoś od nas odpadł! 2 osoby od nas odpadły! Ujo! Co tu się dzieje? Ej, no to ciśniemy, widzowie, no to ciśniemy. My gramy teraz naprawdę z mega dobrymi graczami, więc ja nie wiem, co się stało. Być może to jest kwestia internetu, bo sam widzę, słuchajcie, jak mi strasznie laguje dzisiaj. Znaczy, nie chcę zrzucać na internet. Nie chcę, żeby była sytuacja, że ja przegram zaraz i to będzie wina internetu. Nie, nie, nie. Ale faktycznie, słuchajcie, ping dzisiaj jest absolutnie mega wysoki, bo mam teraz 149 pingu, więc okej, powiecie, że ej, ale ja to mam 5000 i gram. Okej, ale mi chodzi o to, że ja nie jestem najlepszym graczem w całej Polsce, więc dla mnie 150 pingu to jest trochę przeszkoda. Być może tutaj oni na przykład, no nie, zrobili jakieś, znaczy nie zrobili, tylko załapali przez przypadek 300 pingu, no i po prostu mieli gigantyczną lipę. Zobaczymy to, zobaczymy. Mam w tym momencie, słuchajcie, 25 falę, więc dawaj, mordo, tak jeszcze około 3 minuty i mniej więcej będziemy mieli ten zwykły stoper, taki najbardziej podstawowy stoper, no nie? Ajajaj! Prawie tutaj wziąłem ziomala! Prawie tutaj ziomal został ojo, ojo, ojo. Dobra, tutaj to sobie sam przeszkodziłem, ale na całe szczęście, słuchajcie, ej, w ogóle... Co jest? Co jest, słuchajcie? Czemu to... Ej, strasznie dziwnie to odbija. Nie wiem, czy to jest akurat kwestia pingu, czy nie, ale sami musicie przyznać. Jak na blockdasha? Naprawdę dziwnie odbija, co? Strasznie dziwnie. Dobra, ja tak czy inaczej lecę sobie tutaj. Teraz lecę sobie tutaj, więc siemano, siemano. Robię sobie tutaj bukiecik róż. Let's go, winio, bambinino. Pararelo, paralelo, lelo. Dobra, dawaj tutaj, siemano, stary. Co tam u ciebie słychać? Co tam u ciebie słychać? Dobra, rozbijamy to. Nie! Wow! Co to było? Co to było? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem! Zdarzało nam się wyskakiwać, słuchajcie, na kolcach! Ale ja byłem 10 pięter nad ziemią! Co? Ej, to był strasznie dziwny błąd! Ja nie wierzę! I oni mówią, że naprawili blockdasha, no jasne! Znaczy... Ta sytuacja była na plus, żeby nie było, to było fajne. Ale naprawdę, ja czegoś takiego, słuchajcie, to jeszcze nie widziałem. Masa... No patrzcie na to! Ale tu się da bawić! I to przez te lagi. Przez te lagi mam wrażenie, słuchajcie. Serio, przez to, że mam jakieś delikatne cofki, ale jest kozacko. Ej, naprawdę, jest strasznie dobrze, nie? Dobra, siemano! Yo, lecimy dalej, widzowie, let's go, dobra. Boom! Okej, teraz mnie już odbiło tak totalnie normalnie. Zaraz mamy 49 falę, więc całkiem spoko, dobra, podcinamy tutaj tego ziomala. Niestety nie wiem, słuchajcie, kto to jest, bo mam wyłączone niki w tym momencie. Ale tutaj sobie, także lecimy, let's go! Dobra, tutaj to już byłem bliski wypadnięcia, więc jednak trzeba uważać, słuchajcie. Trzeba czasem tutaj pouważać sobie. Dobra, 42 fala, dawaj mordo!
serdeczku. Ciśniemy sobie tutaj, nie poddajemy się. Mamy gdzieś wszystko i lecimy po Recordinho Bambi. Ej, no patrzcie, co się dzieje, jak to malutko wybija. Ej, bardzo dziwnie to się zachowuje, naprawdę. Yo! Yo! Dobra, let's go, let's go. 46 fala, słuchajcie, dawajcie, dawajcie. Zaraz, słuchajcie, będziemy mniej więcej pod stoper lecieli. Tak na oko, niech długo właśnie będzie stoper. Dobra, pum, wow, znowu nas, słuchajcie, dobrze wybiło, ale muszę przyznać, naprawdę jestem zestresowany podczas tych skoków. Ej, dobra, a zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to. No i to ja rozumiem, takie przechodzenie. Nie, no pięknie, słuchajcie, pięknie. No to co, ciach, ciach, ciach. No i teraz można, słuchajcie, się bawić. Dokładnie tak, przy 50 fali można, słuchajcie, jak najbardziej się... Wow, 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 ledwo przeszedłem. Ej, dosłownie, to jest dobre określenie. Ledwo, słuchajcie, prze... O nie, ratuj mnie, ratuj...